Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w drugim odcinku, zagrajmy w Little Nightmares! Zanim zaczniemy odcinek z Little Nightmares, chciałbym przejść do komentarza mateogaming.pl, aka Zakolnikowa, ponieważ zostawił bardzo ciekawy komentarz i myślę, że sobie go przeczytamy, zanim zaczniemy sobie oczywiście rozgrywkę. Mam teorię co do fabuły, a wygląda to tak, że nastoletnia dziewczyna podczas spania przeżywa koszmary, które mogą być związane z traumą z dzieciństwa. Jak tak patrzę na lokacje, które do tej pory przemierzyłeś, to trochę mi tutaj zalatuje jakąś fabryką z wydzielonym miejscem mieszkalnym dla pracowników. Może i trochę wyobraźnia mnie w tej chwili poniosła, ale mam wrażenie, że właśnie chodzisz po fabryce, bo wiadomo, są miejsca mieszkalne, ale też jest dużo mechanizmów. Nie mogę się doczekać następnych odcinków. Powiem ci, Mati, to jest dosyć trafna teoria, muszę przyznać. Nie zagłębiałem się w to, co prawda, ale jest szansa, że możesz mieć rację w sobie. Nigdzie niestety na Wikipedii nie pisze, po jakim pomieszczeniu się tutaj poruszamy, więc myślę, że twoja teoria jest jak najbardziej okej. Więc łapeczka w górę dla ciebie i mam nadzieję, że wykażecie się również takimi, powiedzmy, swoimi teoriami lub spostrzeżeniami co do Little Nightmares, ponieważ w tej serii bardzo bym chciał, abyście to wy również prowadzili ze mną ten let's play, czyli wy w sekcji komentarzy możecie nawet napisać, co wam się wydaje, a prawdopodobnie jeden z tych komentarzy trafi do następnego odcinka, tak jak to było z Zakolnikowym. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, ruszajmy już z gierką. Okej, poprzednim razem, jak pamiętacie, skończyliśmy na tym, że dostaliśmy się do tego oto pomieszczenia i Six zabolał brzuch, gdzie dałem swoją teorię, że być może jest ona w ciąży. No, zobaczymy, co będzie dalej. Przejdźmy zatem w dalszy korytarzyk. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kraty oraz... Właśnie nie wiem, czy to jest magazyn, czy to jest jakby już podwórko, w sensie, wiecie, na zewnątrz, za tym budynkiem. Coś tak mi się wydaje, że jest to jakiś taki magazyn, ale pewności stuprocentowej nie mam i cholera jasna, w najgorszym wypadku mi się kontroler chce rozładować, tak więc poczekajcie sekundkę, przepraszam za ten błąd techniczny. Nie spodziewałem się tego, że coś takiego będzie miało miejsce, dlatego podłączmy sobie. Powinno być teraz git, aż sprawdźmy. Ładuje się. Oczywiście, że tak. Dobra, lecimy zatem dalej. Musiałem jeszcze przy okazji kamerkę odwrócić, ale jak zauważyliście, no, ból brzucha narasta, że tak powiem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że my nie umrzemy czy coś. O! Jakiś tutaj jest pan. Albo pani, nie wiem, kto to tam dokładnie jest. Chleb nam rzuciła! Dawaj, bierz to. Dobrze, dobrze, dziękuję, dziękuję cię, o wielka pani, czy tam panie, czy nie wiem, kim ty jesteś, czy ty chłopczyku, czy dziewczynko. Bardzo wielkie dziękuję, naprawdę, bo inaczej Six mogłaby tego nie przeżyć. A my tego chyba nie chcemy. O, kolejny stryczek. Jezus Maria, czy naprawdę w tym budynku muszą być osoby, które cały czas się wieszają? A może to miejsce to jest jakiś taki budynek? Ej, mam teraz taką ciekawą teorię odnośnie stryczków. Może to jest na takiej zasadzie, że pracownicy, którzy tutaj pracują, może mają po prostu złego pracodawcę, który po prostu nie szanuje ich w ogóle za ich pracę wykonywaną i nawet nie chce im płacić za nadgodziny i może wtedy po prostu popadają jakby w złość, żal i nie wiadomo co i właśnie sięgają po takie oto środki. Tak, nie chcę tutaj nic mówić, ale no, popełnianie samobójstwa nie jest wyjściem i myślę, że wszyscy raczej myślący osoby o tym wiedzą. To nie jest wyjście, moi drodzy. Ja poprawię sobie kamerkę, bo kurde, cały czas coś jest nie tak z tą kamerką w ogóle. Dziwny kąt mam, będę musiał nad tym popracować trochę. W każdym razie,
Za dużo jest tych stryczków, więc rada dla pracowników tej oto fabryki, czy Bóg wie co to jest za miejsce, nie wieszajcie się, po prostu porozmawiajcie ze mną, ja wam udzielę pewnych rad. Coach Michał we własnej osobie. No tak, trochę za bardzo pośmieszkowałem. No mamy jakiś w ogóle, trochę przypomina jakby była coś a la łazienka, bo mamy tutaj ten, słuchawkę prysznicową. Tak mi się przynajmniej to skojarzyło, że to jest taka słuchawka prysznicowa. Mogę się oczywiście mylić, nie jestem tutaj perfekcyjny, jak zresztą każdy. I tutaj mamy coś a la biblioteka? Nie, to nie jest biblioteka, bo to nie są nawet książki, to są coś a la takie kartony. Bóg wie co... Nie, naprawdę, ja tutaj nie wiem, a nie chcę, żeby mnie wyobraźnia za bardzo poniosła, więc skupmy się może na przejściu dalej. No. Ogólnie dla osób pytających się, dlaczego tak długo Little Nightmares nie było, po prostu nie miałem możliwości nagrania. W sensie, jakąś tam możliwość miałem nagrania, ale... Wow, o kurde. Dobra, udało się. 300 IQ, dosłownie. Miałem możliwość oczywiście, ale ja wolę takie gry nagrywać, kiedy jestem sam w domu. Dlatego, że wtedy, wiecie, tak fajnie się można wczuć w klimat. Dobra, zapalamy sobie tutaj lampionik. Proszę zapalić kwadracikiem. Jeszcze pamiętam, czym się zapalało. I teraz trzeba podbiec i się złapać tam. Tak więc, easy man. No mówiłem, że easy, kurde. Ja bym nie dał rady, proszę państwa. Macie tutaj do czynienia z prawdziwym testosteronem męskości, rzecz jasna. Dobra, idziemy sobie do góry. I to jest zaskakujące, bo pytanie, czy teraz ja mam dostać się tak na kompletnie na samą górę, czy... Gdzie? Tam widziałem, że była drabinka. Więc pozwólcie, że ja zejdę i po prostu doskoczę do tamtej platformy, gdzie jest drabinka. Bo wydaje mi się, że tam mamy iść, a nie na samą górę. O, dokładnie tak, widzicie? Myślałem przez chwilę, że Six nie doskoczy, ale Six z takimi rzeczami to sobie daje perfekcyjnie radę. Dobra, więc jednak nie drabina, dlatego że drabina nie ma tam jakby wejścia na tą platformę, więc trzeba za pomocą tych krat się tutaj dostać. Za pomocą krat trzeba się dostać, Six. Więc proszę mi tutaj... O właśnie, dokładnie tak. O, mechanizm został uruchomiony. Szkoda tylko, że ten mechanizm... Niech on do mnie przyleci i zaraz go uruchomimy na lewo, na maksa. Aj! Myślałem, że się złapie, nie? Jezus Maria! Najgorzej! Ej, nie mówcie mi, że teraz od początku trzeba będzie to wszystko ten... Oh my god! Tutaj mamy checkpoint. Fuck! Najgorzej! Dobra, edyt, moi drodzy, edyt. Patrzcie, udało się! Udało się, moi drodzy. Złapałem się. Jezus Maria, za drugim razem, nie? Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Nice one. Dobra, co my tutaj mamy? Kurde, kolejna dźwignia. Swoją drogą bardzo fajne pomieszczonko, nie? Tutaj musieliśmy się dostać. Mamy tutaj sobie światełko. Szafki. Tak, bo to są szafki. I jakieś tutaj... Nie wiem, czemu to mi w ogóle kojarzy się z piecykiem, to tutaj, co stoi obok tej szafki. I teraz tak. Musimy się prawdopodobnie dostać do tej dźwigni, ponieważ nie widzę innego sposobu, żeby przedostać się dalej, więc spróbujmy sobie ogarnąć schodki jakieś, tylko pytanie gdzie. O, tutaj na przykład chce się wysunąć nam. Aj, możemy dalej. Super, świetnie. Czyli tutaj możemy się dostać.
również tutaj. I proszę bardzo. Patrzcie, jak ogarnięte. Teraz szybciutko, szybciutko przechodzimy na drugą stronę. Dokładnie tak, o to nam chodziło. O, co tu mamy za pomieszczonko? O, i możemy grzybolutka uwolnić. Dawaj. Tutaj jest chyba ten, nie? Proszę bardzo, adios grzybolutku, miło było cię poznać. Fajnie, fajnie. Z tego co słyszałem, jak się uratuje wszystkie tam grzybolutki, to ma się chyba 100% czy coś takiego. I jak się zapali te wszystkie latarnie, dlatego że są to jakby rzeczy opcjonalne, czyli nie jest to wymagane, żebyśmy ratowali tych grzybolutków. Ale na rzecz tego let's playa będę starał się jak najwięcej zapalać latarni i ratować grzybolutków, obiecuję wam. A teraz przesuńmy to coś. Ponieważ nie mamy tutaj nigdzie indziej przejścia, więc na logikę, skoro mamy taki ciężar, który jest przywiązany do liny, to musimy go zrzucić, żeby pojawił się właśnie stryczek, na który musimy wskoczyć i zlecieć w dół. Tak więc... ten kamlot sobie teraz do góry poleciał. A my zjeżdżamy na samiusieńki dół, gdzie jest ciemno, wszystko jedno. I mamy autosave'a chyba. No bo jednak się nam tutaj oczko pojawiło, więc to raczej zwiastuje autosave'a. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. Wow, 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 gluty, 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 omijamy gluty. Nie chcę z glutami mieć nic wspólnego. Jakieś klatki tutaj mamy. Okej. Możemy przejść dalej. No i tak też zrobimy, bo tam nie było w ogóle żadnego przejścia. Tu mamy w ogóle jakieś kraty do góry. Nie wiem po co. O, i znowu oko się na nas lampi. Oko Saurona znowu nas będzie prześwietlało. Lepiej uważać, moi drodzy, lepiej uważać. Dokładnie tak. Patrzcie, jak oszukane. A widzicie? Patrzcie, jak oszukane. Oszukaliśmy oko Saurona. Daliśmy radę w ostatniej chwili. Dobra, tutaj trzeba będzie biec. Dokładnie tak, wiedziałem dlaczego. Szybko, 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 szybko. Szybko. Aj! Aj! Szybko. Skocz! Jest! W ostatniej chwili. O, grzybolutki tutaj uciekają. Ale w ogóle dziwna ta muzyka tutaj była. Więzienie. O kurde, ty! My w więzieniu jesteśmy. Kto by pomyślał? Okej, okay. Grzybolutki zaprowadziły nas na drugą stronę. Tylko pytanie, na drugą stronę czego? Bo... no... To, że tak powiem, plac zabaw nie przypomina. Nie, no dobra, oczywiście śmieszkuję sobie tutaj. Nie, jesteśmy po drugiej stronie po prostu tego pomieszczenia, tego więzienia. Jakkolwiek to brzmi. I... idźmy sobie zatem tędy. I tutaj mamy jakieś pomieszczonko. Przejdźmy sobie tędy, zobaczmy co tutaj ciekawego ma miejsce. Mamy tutaj podłogę z szachownicą, biurko i grzybolutka, który spieprza gdzieś nam tam. Weźmy sobie te drzwi, otwórzmy. Zobaczmy co tutaj ma miejsce. Coś tam widzę, że chyba po drugiej stronie jest, dlatego że... widzicie to? Tam możemy przejść. Ja mam pewną rozkminę, jak możemy tutaj to ogarnąć, żeby tam się dostać.
Przesuńmy sobie może to krzesło, żeby to krzesło jakby stało na tej półpłytce. Patrzcie. Przejdźmy sobie teraz tędy, dokładnie tak. Co tutaj mamy? Jakiś przycisk. Wciśnijmy go. Możemy tam wskoczyć? Tam chyba możemy wskoczyć. Grzyboludek w ogóle aż z wrażenia uciekł. Nie mógł się w ogóle na to napatrzeć. Chyba że tutaj się te drzwi otworzą, zobaczmy. Weźmy jeszcze raz, wciśnijmy to. Ten przycisk w sensie. Nie, drzwi się nie otwierają. A weźmy, spróbujmy tam wskoczyć, bo może to jest jakby jakieś przejście tam. A, my możemy tak sobie przeglądać, co się dzieje ogólnie. Ej! Epickie! Spoko, ej, to mi się coś takiego podoba. Czyli to jest takie trochę opcjonalne ten. To jest opcjonalne takie pomieszczenie. Fajna sprawa. No dobra, czyli skoro mamy tutaj to ogarnięte, to możemy sobie stąd iść. Ej, to mi się naprawdę mega spodobało. Wielkie szapoba dla twórców, że zrobili takiego, powiedzmy, może to nie jest easter egg, ale że zrobili, powiedzmy, taką ciekawostkę. Bo ja szczerze, powiem wam szczerze, że kurde, myślałem przez chwilę, że to jest na zasadzie, że będziemy musieli coś tam odblokować czy coś, ale okazuje się, że trzeba było po prostu przesunąć to krzesło i dostać się na tamtą stronę, nie? Dobra, przejdźmy tutaj. Jesteśmy w... O, to jesteśmy w tym pomieszczeniu, przez którym patrzyliśmy niedawno, czyli przez to oczko całe. I tutaj mamy... O, czekajcie. Możemy sobie otworzyć. Do końca oczywiście. Nie doskoczymy, tak? Więc musimy przesunąć sobie walizeczkę. Oczywiście, że tak. Teraz przesuniemy sobie walizkę, żeby dojść do tej wajchy. A następnie... Dostaniemy się prawdopodobnie do góry, ponieważ tam coś jest u góry. Poza tymi butelkami. Coś mi się wydaje, że tam coś jest. Ale ciekawe, co tam będzie. Czy w ogóle coś tam będzie, bo może mi się równie dobrze wydawać, że coś tam jest. Mamy tutaj łóżeczko, czyli jest to łóżeczko nie bez powodu. O proszę, co my tu mamy? Czyżby kluczyk? No dobra, no to zobaczmy, co tam ciekawego będzie. O, dobra, dobra, dobra. Six, zejdź na dół. Dzięki. I idziemy sobie z kluczykiem. Łoj, 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 łoj. Uważaj, Six, bo jeszcze się okaże, zaraz ten klucz gdzieś się zablokuje. Dopiero będziemy mieli problem. Trzeba będzie wtedy wszystko zrestartować. Dobra. Niestety ten klucz jest troszeczkę ciężki. Co zresztą widać, że Six sobie trochę średnio daje rady z udźwignięciem go. I co my tutaj mamy? O! Aaaa! Dobra, to jest prościzna. Siema małpko z Cupheada. Rzućmy ją. Musimy ją rzucić do tego przycisku, tak więc... Dziękuję, małpko, jesteś naprawdę bardzo pomocna. Nie, naprawdę, mega fajna. I teraz coś takiego musimy zrobić w drugą stronę, czyli... Stajmy sobie tutaj. I lecimy sobie w dół! Windą w dół! Okej.
Coś nam się tu odblokowało, jakiś szczurek. O kurde. Lipa w ciul. Coś się naprawdę zaczyna dziać niedobrego. Może Six połknęła tego czarnego ślimaka w nieświadomie. Co miałoby sens, dlatego że teraz raczej nie jesteśmy głodni. Raczej to już bym powiedział, że jest bardziej choroba żołądkowa niż to, że jesteśmy głodni. Zapalmy sobie oczywiście. No dawaj, Six. Dawaj. Dobra, jest zapalone. Idźmy zatem dalej. No to naprawdę dobrze nie wygląda, moi drodzy. O, mięsko jest tutaj jakieś. Wejdźmy tutaj. Zjedzmy sobie mięsko. Ej! O kurde, ty, on nas zamknął w klatce. Ej, co tu się dzieje najlepszego? Co to w ogóle są za dzieci? Ej, czy to są przyjaciele Six? A może to są jacyś krewni? Kurde, co tu się... Ej, czy to jest ten karzeł z długimi łapami, który nas właśnie tutaj zamknął? Ja pitole. Czyli prawdopodobnie zaczyna się już trzeci poziom. A jako, że robimy poziom co odcinek, tak więc tutaj będziemy musieli już niestety zakończyć. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek z Little Nightmares. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Sam szczerze jestem ciekaw, co tutaj będzie się teraz najlepszego odwalało. Bo nie powiem, że nie, zakończenie tego drugiego poziomu zdaje się po prostu być takie... Naprawdę, jestem ciekaw, co będzie się działo w tym poziomie, który będziemy sobie zwiedzali w następnym odcinku. Tak więc, jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał odcinek i chcesz być na bieżąco, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz oraz jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj. I jestem ciekaw waszych teorii odnośnie tego, co dzisiaj miało miejsce. Może wy macie coś ciekawego do zaoferowania. Ja powiem szczerze, że jestem w szoku. I nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo w przyszłym odcinku. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.